Sobota 28 stycznia 2023 rok. Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Żelaźnie. Żelazno, piękna wieś w gminie i w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. Proszę o uwagę. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w to zimowe, styczniowe popołudnie w pięknym obiekcie Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Żelaźnie na koncercie integracyjnym kolęd Oszaleli Anieli pod honorowym patronatem wójta gminy Kłodzko. Moi drodzy, integracyjnym z tego względu, że podczas dzisiejszego koncertu wystąpią związki, stowarzyszenia, kluby działające na terenie gminy Kłodzko, więc moi drodzy, dzisiejszego popołudnia to będzie pełna integracja nie tylko z mieszkańcami Żelazna, ale również z mieszkańcami gminy Kłodzko i oczywiście też Kłodzka, bo są tutaj przedstawiciele miasta Kłodzka. Drodzy Państwo, po tak cudownym, profesjonalnym występie, to rzeczywiście Panie Marku, no to dopiero można mieć tremę. Klub seniora w Krosnowicach nie posiada chóru jako takiego, nie posiada zespołu jako takiego. Na okoliczność dzisiejszego śpiewania bardzo chętnie zebraliśmy się w grupę i przyjechaliśmy pośpiewać z Państwem. Dlatego pełna improwizacja. I zaśpiewajmy wspólnie najpierw do szopy, hej pasterze. 3, 4. Do szopy, hej pasterze. Z Państwem. Prezentujemy według tematu, który przygotowaliśmy. Idąc za myślą księdza Jana Twardowskiego, zastanawiamy się, dlaczego jest Boże Narodzenie. Bo jesteśmy w aurze Bożego Narodzenia. Więc takie rozważania na pewno, żebyśmy pokochali Jezusa. Na pewno, żebyśmy podawali sobie ręce. Na pewno, żebyśmy uśmiechali się do siebie i na pewno, żebyśmy sobie przebaczali. A w tej aurze bożonarodzeniowej jeszcze odbył się Dzień Dziadka i Dzień Babci. Wprawdzie nasz aktualny papież ustalił, że Dzień Dziadka i Babci Annę i Joachima będziemy obchodzić 26 lipca,
ale tradycyjnie oczywiście obchodziliśmy tak, jak to się przyjęło już teraz w styczniu. Więc wszystkich dziadków, wszystkie babcie ściskamy, życzymy im, żeby u nich zawsze było Boże Narodzenie. I posłuchajmy, co przygotowaliśmy. Siwy zmierzch już senne mruży oczy. Znowu gdzieś zniknęły babci okulary. Babciu, siądź i sobie chociaż raz odpocznij. Posłuchaj, było kiedyś miasteczko Nazaret. Tam kiedyś babcia Anna opowiadała bajki. I to my są i ona, który nas my. Dla najświętszego wnuka robiła ciepły szalik. Jak wszystkie babcie w świecie, bo nigdy nie strudzone. Noszą wciąż swe ciężkie siatki z zakupami. A gdy już pod wieczór życia sił nie stanie, to wtedy zawsze jeszcze udźwigną różaniec. Jak niegdyś babcia Anna bardzo. Dziękujemy bardzo. Pani Aniu, serdecznie dziękuję tutaj za przygotowanie pani tam z klubu seniora w Krasnowidze. Wchodzicie? Wchodzicie?